kryzys migracyjny. UNICEF zaniepokojony sytuacją dzieci. UNICEF zaniepokojony sytuacją dzieci i imigrantów w Europie i przy jej granicach. Specjalna koordynatorka UNICEF do spraw uchodźców i imigrantów w Europie Afshan Khan wyraziła zaniepokojenie tragiczną sytuacją dzieci i imigrantów na granicach Europy. Jak zaznaczyła, dzieci nie powinny być traktowane instrumentalnie w celach politycznych. W opinii Khan, szokujące doniesienia o dzieciach żyjących w strasznych warunkach, zatrzymanych na wschodnich granicach są bezpośrednim pogwałceniem konwencji i praw dziecka, podał we wtorek UNICEF. Dzieci i ich rodziny mają prawo do ubiegania się o azyl, a także indywidualnej oceny ich potrzeb w zakresie ochrony, zaznaczyła. Khan dodała, że UNICEF uznaje suwerenność państw członkowskich i wyzwania wiążące się z nieregularną migracją, a także potrzebę bezpiecznych i uporządkowanych procesów zarządzania granicami. Jako niedopuszczalną ocenia jednak metodę puszczek wypychania imigrantów za granicę, jako naruszenie prawa międzynarodowego, które naraża życie dzieci na niebezpieczeństwo. Istnieje potrzeba odnowienia wspólnego zaangażowania politycznego na rzecz ochrony i zabezpieczenia wszystkich dzieci w Europie niezależnie od ich statusu migracyjnego. Dzieci migrantów nie powinny być traktowane instrumentalnie do celów politycznych, a ich prawo do bezpiecznego ubiegania się o azyl musi być zagwarantowane, oświadczyła Khan. Przekonywała jednocześnie, że UNICEF jest gotowy do współpracy z rządami, organizacjami ONZ i społeczeństwem obywatelskim, aby zapewnić, że prawa wszystkich dzieci są wszędzie rozumiane, chronione i promowane. Dziecko to dziecko. Bez względu na okoliczności, podkreśliła koordynatorka UNICEF.